medalistki Mistrzostw Śląska Szkół Podstawowych. Złote medalistki Sosnowiec, srebrne medalistki Katowice, brązowe medalistki Rybnik. Gratulujemy finalistki, medalistki Mistrzostw Śląska Szkół Podstawowych 2009-2010 Rybnik. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy dziewczyny, żeście tak fantastycznie pozowali. Pani Kasiu, jeszcze dwa słowa dla Śląskiej Koszykówki Młodzieżowej. Gratuluję. Nie było chyba zbyt łatwo, nie wierzyła pani? Nie, po pierwszym meczu było bardzo ciężko. Myślałam, że będziemy, tak jak w tamtym roku, no wicemistrzyniami. Udało się, jestem bardzo... Sukces za sukcesem, jak to mówiłem, tak, Puchar jestem... Śląska. U13. Mistrzostwo Śląska U13. No to teraz... Mistrzostwo Śląska U14. Po prostu same sukcesy. Czy teraz trenerzy się będą bić o panią? Nie. Ja jestem skromną osobą. W klubie mi jest na razie dobrze. Zobaczymy, co będzie za pół roku. Gratulujemy. Jakie będzie rozwiązanie, jeżeli pani drużyna w U14 dojdzie do finału? A finały U14 SP są w tym samym czasie. Macie jakiś awaryjny ten rozwiązanie? Tak, mamy klasę sportową czwartą i w tym momencie jadą na finały wojewódzkie czwarte klasy, klasa sportowa czwarta. A wy się... A my jesteśmy w finale Mistrzostw Polski. A wy się bijecie? W tamtym roku pani Litka, w tamtym roku pan Mikruta przywiózł srebro z Pomorza. Czy pani drużyna jest w stanie powtórzyć sukces, a nawet przywieźć złoto z Torunia? Tego to nie wiem. Na pewno jedziemy tam po to, żeby grać, wygrać. Pokazać się? Pokazać się z jak najlepszej strony, a wszystko zweryfikuje boisko i zawodniczki. Tak jest to. Ja życzę powodzenia, żeby dziękuję było jak najlepiej, żeby bardzo było. Cieszę, dla ciekawostki podam, że walczycie o duże pieniądze. Tak, 10 tysięcy za pierwsze, 7 za drugie, 5 za trzecie. Ja życzę tych 10 tysięcy. Przydają się na pewno w szkole. Na pewno, super, pani Kasia Kalińska, dziękuję, z Sosnowca. I na tym będziemy już kończyć finały szkolne. Dziewczyny. Jeszcze kapitan drużyny, gdzie jest? I jak dzisiaj ci się podobał ten turniej? Jak się grało? Dziewczyny, słuchajcie, jedno pytanie do was, bo zabrakło waszej koleżanki, Mruwy tak zwany. Chyba ją przekonacie ją chyba, że warto trenować i przekonacie ją, żeby z wami na te finały do Torunia pojechała. Już się kłócą. I następny jest